Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry War Thunder. Zagramy sobie dzisiaj amerykańskimi samolotami. I mam to akurat 4 w garażu. Nie jest to wysoki poziom, szóstki, piątki. Dobra, widzę, że nam się bitwa zaczyna, więc szybciutko przeskoczyłam. Tak, P-39N0 Aira Cobra, F6, F3 Hellcata, A-20 Hawoka i F4, F3 Wildcata. Nie wiem, weźmy sobie może najpierw A20. Jest to tryb ten z arka zręcznościowy. Ładnie mówiąc, zręcznościowy. Sobie polatamy. Na razie historyka jeszcze nie nagrywam, chociaż niedługo zacznę. I na pewno, jak oglądacie inne filmy, to od razu wam się wrzuci w oko grafika. I zresztą, jak ten sam napis na dole sam mówi, ultra low. Zastanawiałem się, jak ta grafika może na minimalnych tu wyglądać, no bo była taka opcja, że tam można włączyć obsługę starych kart graficznych. Jak to włączyłem, to po prostu gramy na minimalnych, że naprawdę na każdym kompie nam to ruszy. I z ciekawości sobie to wziąłem. I tak właśnie wygląda grafika na minimalnych. Na ultra low, jak tutaj ładnie gra to ujęła. To znaczy, gra się naprawdę na 100 paru FPS-ach, nie jest wcale źle. I no może widać oczywiście różnicę, ale jakoś tak sympatycznie jest, wam powiem. Ole, jak rakieta poszedłem. I nie wiem, jak dla niektórych osób, mi to tam za bardzo szczególnie nie przeszkadza, to taka grafika. No może to wygląda trochę bez tekstur i w ogóle, no ale to takie nawet ma swój urok ojenny. Odpalicie symulator prawdziwy, to tam grafika jest właśnie na takim poziomie. Dobra, ja tak w ogóle tu się za myśliwcami uganiam. A powinienem sobie zaatakować cele naziemne. To niech sobie latają. O, Dornier dostał. Nie, mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, to będzie tylko ten jeden odcinek z taką grafiką. I naprawdę, widać przynajmniej po tym, że nieważne jaki komp, to i tak grafika wam pójdzie. Nie to co z WOT-em, że tam na takich kompach starych w ogóle nie ma co próbować. Ja tak przynajmniej miałem w swoim poprzednim kompie, że masakra była. To się tam kombinowało z teksturami i tak dalej. Dobra, co tu jeszcze? Widzicie, zagadałem się z wami i właśnie dostałem, kurde, ruskie gówno, ale załatwiłem kolesia. Kamikadze. Nieplanowane to było. Dobra. Czyli tak Hawoka i tak już spaliłem, bo się zagadałem. Lecimy sobie dalej Hellcatem. Jak się ustawi rozdziałkę na maksy i antyaliasing się włączy, to tam... Co tam? Wybuchy, czy tam te pierdoły, to tam zbędna rzecz. Dobra. Ruskie gówno, nie cierpię ruskich gówien, kurczę, te jaki to już tak przesadzają. A już chyba najgorzej to Japończycy ucierpieli, już naprawdę, że na siódmym poziomie dopiero działka mają. No szkoda ich trochę, no bo ja akurat hienami tam latam i odblokowałem sobie kolejną rangę. I powiem wam, że dopiero, co tam jest, zostaje wyposażony w same dwunastki, 12 i 7. Tak jak na przykład Hellcat. I co tam jeszcze? No i dopiero on zostaje wyposażony na szóstym poziomie. A tak to się męczymy jeszcze na tych... Kaliber 7.92 on się chyba nazywał. O, ale mnie szmata podpaliło. Silnik zdech. Dobra, ale przynajmniej z bliska widać ogień, że jest taki niezaciekawy, no. Ale z daleka cały czas widać te wszystkie ładne efekty. Szkoda mi tego Hellcata trochę. Dobra. Mój ulubiony samolot, Wildcat. Ten, co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Osobiście mam kolejny już stopień w tych Jankesach. Tylko że nie mam po prostu hajsu, nie wiem jak wale, mam taki problem, żeby cokolwiek uzbierać. I czeka mnie właśnie kolejna wersja tego Wildcata, Corsar tam jeszcze czeka.
B17. Avengera mam, chociaż nie wiem, czy go brać. Chociaż torpedowiec zawsze by się przydał. Dobra, kurczę. To tu jest jak siódemka. Trzeba tego ruskiego złomiarza sprzątnąć. No jak ładnie. O, żeby się nie zdarzyć. Co tam jeszcze ciekawego? Odnośnie samych tych lwów. Już jest, gówno. O, no popatrz. Niemiaszek biedny. Osobiście odnośnie tych lwów, co jeszcze wam chciałem powiedzieć. Dobrze się naprawdę zarabia na historykach. Ciężko i się lata, bo wszystko jest powyłączane, nie ma żadnych wspomagaczy i naprawdę samolot już bardziej jest czuły na otoczenie. A nie jak tutaj, że mogę sobie latać, kurczę, z palcem w nosie, a mu nic nie będzie. I kurczę, bardziej się przerzuciłem na historyki, że teraz głównie na historykach gram. No tam pod względem czasu się gra o wiele dłużej, bo trzeba startować, trzeba lecieć, amunicja jest wszystko ograniczone. I trochę czasu zajmuje, więc na przykład taki lot może na tych 20 minut jeden odbyć, no ale hajs naprawdę leci gruby. Oczywiście jeśli się przeżyje, zada się obrażenia. No i przede wszystkim trzeba grać z kimś tam samemu, nie ma co szukać. Bardzo ciężko jest samemu i trzeba po prostu mieć trochę szczęścia, żeby przeżyć te 2 minuty, jak już tam dolecimy na miejsce. Dlatego bardziej wolałbym z kimś sobie pograć. Tam osobiście miałbym kogo wziąć, aczkolwiek chciałbym spróbować w maksymalną ilość, czyli w te 4 osoby, więc... A jeśli ktoś jest zainteresowany, to piszcie, to sobie się jakoś zgadamy i pogramy. Bo historyk naprawdę bardzo fajny jest. No tak, z kobrą na czołówkę, kto to wymyślił. Nie bym sobie pograł na historyku. W 4 osoby byłoby ciekawy, tam nie wiem, 2 bombowce, 2 myśliwce i lecimy w jedno miejsce. Bo samemu to naprawdę jest ciężko się z kimś zgrać, chyba że ktoś, nie wiem, dogadałby się jakoś z nimi. I przede wszystkim, czy byliby myślący. O, już 3 zestrzelenia mam. Dobra, no i Aira Cobra na dobicie wszelkie. No nie wiem, jak wam ta grafika pasuje. Mi to tam nie przeszkadza wcale minimalno. Nieźle. Dobra. Mam nadzieję, że jeszcze chociaż ze 2 zestrzelenia tutaj złapię. Co do Amerykanów, to wcale nie są źli. Chociaż wolę i tak, najbardziej wolę Niemców. No ale... Jak się zagra Air Cobra, to już ciężko, kurczę, się przesiąść na inne samoloty, a szczególnie na japońskie. No bo... Czuć to moc, że kurczę, nie wiem, usiądziemy komuś na ogon. I on, nie wiem, pójdzie seria w tego kolesia, on schodzi od razu. No jak widzieliście teraz, no na czołówkę no nie ma szans i to był jeszcze Jak, który chociaż jest groźny, ale taka hiena, która lata. 111, co on tu robi? Chyba oszalał. Ale taka hiena, no to sorry bardzo. Kurczę, ale by teraz go tak ładnie upolować. Pięknie, no. Skrzydło poszło. Dobra, 3 zestrzelenia, będzie malutkie cięcie. Dobra, lecimy dalej. No, zaraz koniec będzie. Trochę mi go podziurawili. Co by teraz zrobić, kurczę? Wypadałoby jeszcze kogoś... O, jest kolejny na czołówkę. Nie, nie będzie ryzykował. A jednak zaryzykował.
Chociaż nie wiem, czy z Hieną wygram. Bo jest dosyć zwrotną. Kurde, już mam po silniku. Dobra, dupa, lądujemy na wodzie. O ile mi się uda. No. Kabina. Zdarzył się chyba. A, dobra, dupa. No jak ten sobie da radę? Nie, no kurczę, było dobrze. Dobra. No to zobaczymy jeszcze wyniki i tyle będzie na ten temat. No jak ładnie. 5000 plus bonus 10000. No, to będzie tyle na ten temat. No, hangar nie jest zbyt ładny na tej minimalnej grafice. Ale co o tym?